Siemka, to ja Unk. Dzisiaj pokażę wam, jak w prosty sposób zdobyć w H1Z1 rangę Diament, czyli tą przedostatnią, przed Royality. Ta gra jest tak zrobiona, że nie zabijając nikogo, możecie w prosty sposób i bardzo szybko, nawet rozpoczynając swoją przygodę z H1Z1, zdobyć Diament, i to w 2 dni gry. Jak się zepniecie, to nawet w 1 dzień możecie wbić Diament jako Janusze H1Z1, nie potrafiąc strzelać, nie zbierając nawet żadnych przedmiotów. Jedziemy z koksem, no. Na początku trochę mi ścięło grę, ustawiłem 60 FPS-ów i maksymalną rozdzielczość, dlatego komputer mój nie wytrzymał tej potęgi tej gry i się trochę zwiesi. Widzicie, jak lecę na spadochronku, renderowanie dystansu chyba zmieniałem i się zwiesiło całkowicie, ale tu wam powiem od razu, że jak lądujemy, szukamy oczywiście policyjki lub innego samochodu, najlepiej policyjki lub czerwonego, wsiadamy i odjeżdżamy, nie strzelamy się, nie szukamy tutaj zwady, bo to może szybko się skończyć porażką, więc jak słyszymy, o, już wylądowałem na policyjce, szczęście miałem, bo nie było nikogo dookoła. Sorry za te lagi, to za chwilkę minie, za chwileczkę to minie, czyli co, wsiadamy do policyjki i odjeżdżamy. Tutaj, jak widzicie, jesteśmy w tej południowej części mapy. Staram się zawsze pojechać na kraniec mapy, jeżeli już mamy auto. I jeżeli chcemy w tym właśnie trybie osiągnąć jak najlepszy wynik, czyli wbić do naszego diamentu, prawda? Jedziemy na koniec mapy, uzbrajamy się. W sumie nie musimy tego robić, ale to zabije trochę czas. Bo jeżeli byśmy kampili gdzieś w krzaczku przez całą grę, no to nuda, nie? A tak to pozbieramy, jak nas zabiją, to koleś weźmie od nas jakieś itemasy, prawda? Będzie miał więcej, będzie uśmiechnięty, no. Widzimy tutaj, dojeżdżamy do jakichś różnych, kurde, jak to się, nawet nie wiem, jakichś obozów. Zbieramy to, co jest, czyli M4, szukamy M4-ki. Naboi za dużo nam nie potrzeba, myślę, że tak 100 to by był max. Pompę też, tam 2 magazynki i więcej nie potrzeba. Kask, 3 kaski by się przydały. Militarka, taśma, apteczki i tyle. Nawet kewlar nie jest jakoś tam bardzo zbędny, taki robiony, bo to tam tylko przed jednym hitem nas chroni. Więc jakbyśmy znaleźli ten taki mocniejszy, to jest duża szansa, że wygramy na końcu grę. A bez tego mocniejszego kewlara takich... no będzie nam ciężko, jeżeli zaczynamy grę i chcemy właśnie tym sposobem wbić jak najwięcej punktów, pokonać tego na końcu jednego ziomka, który zostanie z nami na mapie. Tutaj, jak widzicie, dojeżdżamy do kolejnego punktu. Zbieramy sobie itemki. Tutaj znalazłem kłada, czyli biorę benzynkę, która jest bardzo przydatna później. Satchel. I co? I zbieramy dalej, lutujemy. Tutaj typy już się wybijają, jak widzicie jest 84 zawodników jeszcze na mapie. 83, czyli jest ładnie, nie? A my jeszcze nic nie zrobiliśmy, my sobie tylko jeździmy po południowej stronie mapki. Okej, tutaj będzie cały czas lutowanie. Okej, jak widzicie, uzbierałem wszystko, co nam jest potrzebne, czyli nawet kewlarka sobie zrobiłem. Trochę polutowaliśmy, strefa już się zbliża. Mamy w południowym... wschodnio-północny kierunek musimy obrać, żeby być w strefie. Czyli jeszcze mamy chwileczkę, bo zanim ten gaz ruszy, to jeszcze chwilkę mamy czasu. Będę się kierował tutaj po drodze głównej aż do strefy. Ogólnie fajna jest taktyka, jeżeli poczekacie i będziecie razem, jeżeli macie szybkie auto, bo podstawą to jest znaleźć auto, nie? Macie szybkie auto, czekacie, aż gaz się będzie zbliżał do was, jedziecie sobie z gazem na spokojnie. Tutaj na końcach mapy już nikogo nie powinno być. Jak widzicie, 43 zawodników zostało.
Ja jestem uzbrojony po zęby, nie wiem po co mi to jest, ale no się uzbroiłem, nie? Lepiej być uzbrojonym niż nie. No i sobie jedziemy końcem mapy do naszej strefy. I zbieramy jeszcze jakieś itemasy, jakby były, chociaż to nie jest bardzo potrzebne, tak jak widzicie, ja tutaj będę dojeżdżał do miasteczka, ale to miasteczko ominiemy od razu. Widzę, że tutaj nieźle klatkuje, jak wjeżdżam. Nie, działa nawet płynnie. Przy dużych miastach trochę się tutaj ścina, bo przez te ustawienia graficzne, magiczne. Graficzne, magiczne. 41 zawodników, jedziemy dalej. Okej, dojeżdżam tutaj właśnie do końca strefy. Jeszcze zobaczyłem kemping. Zawsze można zlutować, jak nielutowany przy samej strefie. Ale co, zaskoczenie wielkie, gaz! Trzeba szybko uciekać od gazu. Czasem ta pierwsza fala nie uderza tak mocno. Im dłużej gramy, ten gaz będzie bardziej żarł. Przy końcu gry, jak wejdziemy w gaz, to może nas zmieść w 5 sekund, nie? Więc musicie uważać. Na początku jeszcze spokojnie byście mogli uciec z tego gazu. Gra jest ogólnie tak zrobiona, że jak macie nawet 100% zagazowania, to was nie zabije, tylko będzie wam HP, może szybciej schodzić troszkę. Nie, to jest trochę dziwne, bo myślałem, że na początku, jak zaczynałem grać, że jak będzie 100%, to kill him, kill him! Ale nie jest kill him, tylko HP chyba wolniej schodzi. Czyli co, mamy benzynę, mamy kaski, mamy wszystko. Kampimy, teraz jest taktyka mistrzowska przy strefie samej, aż zacznie lecieć gaz i z gazem lecimy dalej. Okej, 5 sekund do gazu, lecimy sobie dalej, tak jak mówiłem, z gazem w stronę strefy i modlimy się, że żadnego typa jakiegoś ogarniętego nie trafimy. Ja akurat, jak grałem tą solówkę, tutaj nie widziałem żadnego z reality i z reality koleś już chyba padł, jest 19 ludzi na serwerze. Tam jeden jakiś smurf chyba na silverze nieźle ciął, ale zobaczycie jak skończy. Zobaczycie jak skończy. Lecimy sobie, tutaj widzimy na mapę, musimy mieć z geografii co najmniej 2, żeby ogarnąć mapę. No i widzisz, znowu się coś ścięło, ale już się odcina to przez miasto. Dobrze, że prawie w ogóle mnie nie było w mieście i gra jako tako chodzi, już będę wiedział, żeby nie ustawiać takich wysokich ustawień graficznych. A my ciśniemy sobie dalej wzdłuż strefy. Tutaj widziałem, że miasto jest po prawej, blisko strefy. To się zakręcimy tam bardziej na te pustkowia, żeby nie stać przy mieście, bo z mieście mogą wyskoczyć typki i nas zabić. Więc co, ciśniemy sobie cały czas przy strefie, widzimy tutaj już gaz się zatrzymuje i obieramy jakiś dobry strategiczny punkt do kampienia. Jest 19 typów cały czas. Tutaj widzimy, jest obozowisko kempingowe, całkiem fajny punkt. Możemy sobie tutaj przeczekać właśnie w tym kempingu znowu 2 minuty 30 sekund, aż nie zacznie lecieć gaz. I tyle. Ok, 10 sekund do kolejnej fazy gazu i słyszę typa, że jedzie. Tutaj się chowam za kempingiem. Gdyby to była normalna gra, oczywiście bym zaczął do niego strzelać, ale my nie chcemy teraz się wdawać w żadne tutaj strzelaninki, jak zostało tylko 12 typków i mamy szansę coś tutaj ugrać tą naszą taktyką. Taktyka ogólnie nie jest trudna, wystarczy podstawowe umiejętności w prowadzeniu pojazdów, czyli jakieś 30 godzin przegrane w Colin McRae jedyneczka i podstawowe jakieś, nawet nie, no strzelania nie potrzebujemy, czyli znajomość mapy i nawet nie musimy znać mapy w grze, no kierunków NEW i S, nie? Jeżeli to będziemy ogarniali, to damy sobie radę. Znowu grę mi przycięło przy jakiejś bazie. Dobra, odcięło. Jezu, co tu się dzieje? Panie Marianie. Dobra, 11 typów zostało. Jedziemy znowu. Jak widzicie, kieruję się przy strefie. Czekam, gdzie ona się zatrzyma. Dojeżdżamy do samego końca. Już widzę, że już się strefa zatrzymuje, więc pruję do samej krawędzi strefy i czekam znowu. 2,5 minuty, 10 kolesi zostało, więc już się robi gorąco, powoli ta strefa się zmniejsza, ale jeżeli, o, słyszymy kolesia za nami, więc rura i uciekamy. Ten typ ma też policyjkę, więc może nas szybko dogonić, ale jak nas nie trafi i opanujemy się i będziemy spokojnie jechać, to wątpię, żeby nas ganiał po całej mapie. Gorzej jak jakiś inny typ jeszcze nas gdzieś tam wyhaczy za drzewka, ale to na spokojnie. Okej, on nas chyba nie będzie gonił, to on się zaraz tam gdzieś zgubi. Widzimy się za chwilę.
Okej, 15 sekund do gazu i 5 ludków na serwerze. Nie mamy żadnego killa. Mamy już 135 tysięcy punktów. Żeby mieć diament, musimy mieć 150. Już mamy 144. No czyli jeszcze jeden kill, trzecie miejsce bez killi. I jesteśmy w diamencie. Jesteśmy w diamencie, nie robiąc nic i jeżdżąc sobie autkiem po mapie. Coś pięknego, nie? W LoLu, żeby mieć diament, to musisz grać, przegrać tyle godzin, że hej, hej, hej. W CS-ie, żeby mieć Suprema też. No co najmniej, no, z 600 i to byś musiał mieć, być uzdolniony mega, nie? Żeby sobie dać radę na Supremie. A tu w H1 odpalasz, Janusz odpala H1, jeździ sobie po mapie i zdobywa diament, czyli drugą rangę w całej grze, od góry. Wyżej jest tylko Reality. Dobra, mamy czwarte miejsce, widzimy jak strefa się zmniejsza, na spokojnie, mamy auto, czyli jest super. Okej, 5 sekund, kolejna faza, kolejna fala gazu. Koleś zabił Typola i mamy 3 na serwerze wraz z nami, czyli jest 2 przeciwników. Strefa się cały czas zmniejsza, a my cały czas nietknięci. Jeździmy sobie w najlepsze naszą policyjką. I jesteśmy właśnie w diamoncie. 10 takich gier i mamy diamont. Ale jak już jesteśmy trzeci, to mamy duże szanse, żeby jeszcze podbić ten ranking i być drudzy. A wtedy mamy dużo więcej punktów, czyli nie musimy mieć 10 gier w top 3. Tylko na przykład mamy jedno zwycięstwo, jedno drugie miejsce, to już wiadomo, że jest dużo łatwiej bić później ten diamont. Nie musimy mieć wszystkich gier top 3. Top 3, nie? Jeśli jeszcze tam jakiś kill wpadnie, to jest super, bo mamy troszeczkę więcej punktów, choć 930 punktów, jak 3 osoby zostały za killa, to jest śmiech na sali przy 156 tysiącach, które mamy, przecież to jest nic. Tutaj powinni zwiększyć to i to dużo, ten licznik punktów. Tu widzę typa, który się tam pałącze za mną, jeepkiem, i już się robi gorąco, prawda? Już się robi gorąco. Okej, minuta 10 do gazu i tam już widzę, że coś się dzieje, strzela ten ziomek ze sznajperki i tamten go dojeżdża i teraz patent jest taki, że jak widzicie, że się strzelają, ja tu zepsułem, wjechałem w drzewo. Ale wtedy wjeżdżacie w nich, no już zostaniecie sam na sam, ja dostałem teraz po kasku. Trzeba wysiąść z auta, uleczyć się. Typ tutaj na szczęście mnie nie trafił, próbuję zniszczyć auto. Zakładam kask się nie zakłada, nie wiem dlaczego. Jeszcze raz zakładamy kask, leczymy się, no i będzie fight. Zostało 2 ziomeczków, mamy 172 tysiące punktów, nie mając killi. No, magia. Tutaj nie widziałem tego typa w ogóle. Skupia się na aucie, więc jest git. Spróbujemy się wycofać do tyłu. Ej, dostaliśmy chyba wpięte za 16 HP i użyjemy sobie bandaża na spokojnie. I jeszcze jednego bandaża, żeby się doleczyć, choć mogłem użyć tubkę. Dobra, jest git, nie krwawimy. Możemy fighterować z ostatnim typem, proszę Państwa. Jak ta gra się potoczy? Czy wygra? Czy uda mu się Nobowi zwyciężyć grę? To jest moja druga gra po przerwie w H1Z1. Ajajaj, tutaj nie trafił, proszę Państwa. Chowa się tam za drzewem, nie trafia, cudowne hity. Oddaję jego stronę. Tamten coś tam próbuje strzelać. Jest pompa, jest, wchodzi. To będzie to. Hit. Strafił i... Zdjął mi kewlara. Ile? 6 pestek i po mnie. Tyle, po chłopie. Bardzo dobrze przycelował. No tutaj widać, że koleś gra. Bo dostał z pompy chyba po kewlarze i miał 60 HP. Ale widzimy, mamy 172 tysiące punktów. Zwyciężamy. Jesteśmy drudzy w grze. Ekstra, co? No super. I widzicie, jak to jest. Nie trzeba wcale dużo grać w tą grę, wystarczy załączyć, pojeździć sobie po mapie i mamy diament. Łatwo. Myślę, że każdy, który by się spiął i troszeczkę nie miał ADHD, żeby tak, wiecie, się strzelać, bo to trzeba troszeczkę kutasić, że tak powiem, po krzaczkach, żeby zdobyć ten diament bardzo szybko. No ale da się w prosty sposób. Jeżeli Ci się spodobał odcinek, zostaw łapkę, zostaw komentarz. Widzimy się w następnym odcinku na moim kanale już w środę. Dzięki za oglądanie. Życzę udanego weekendziku. Ty widz. Ty zostawiasz komentarz, ja daję serduszko. Na razie, hej, cześć.